kilka zadań takich rozrzutkowych. I no, Mateusz jeszcze zaproponował, żebyśmy zrobili geometrię analityczną, czyli wiecie, tam gdzie są układy współrzędnych. Pytanko, czy chcecie jeszcze geometrię analityczną, kilka zadanek? No, ja bym tego tak bardzo nie mieszał, to są dwa ogromne działy, naprawdę, działy są ogromne. Ja na przykład uczę na podstawie zbiorku Andrzeja Kiełbasy i tam sam dział planimetria, czyli geometria 2D, to jest około, nie wiem, 50 stron zadań chyba. Także jest to bardzo dużo, jeden z największych działów. Musicie go po prostu przerobić bardzo dokładnie. Także powiedzcie, co tam słychać. Dobrze, czy widzicie już mój ekran? I powiedzcie, czy robimy tą analityczną, czy jej nie robimy, jak sądzicie. Też się na pewno wam przyda? Widać, super. Kazimiera się tu udziela, dzięki. Zróbmy. Maja mówi, zróbmy. Dobra. Maja coś powie, to robimy. Słuchajcie. Musicie, zobaczcie, tutaj mamy teraz nasze ukochane tablice. Mówi się, jest takie powiedzenie, że ten, kto zna tablicę, zda maturę. Są tutaj wśród was różni ludzie. Jedni z was chcą zdać maturę na maksa. Kto chce zdać na maksa, powiedzcie? A kto chce po prostu pchnąć tą maturę, żeby skupić się tylko na tych najważniejszych dla was przedmiotach, a tą matmę zdać po prostu jak najniższym kosztem? Jak to u was jest, powiedzcie mi, proszę. Jak to jest, powiedzieć? Najlepiej na 100%, Małgorzata napisała. Super. Dobra, no to ciśniemy. Słuchajcie, no to tak, pamiętajcie o wyznaczaniu celu też na maturze, bo wielu z was robi to źle, zwłaszcza ci, co chcą tylko zdać. Spotykam się później z nimi na poprawkach w sierpniu, bo zwykle jest tak, że jak celujecie w 30%, to dostaniecie 28%. Także ustawcie sobie poprzeczkę co najmniej na 50%, dobra? Słuchajcie, także zobaczcie, mamy tutaj te... Mamy tutaj, jeszcze sprawdzę, udostępniłem. Nasze kochane wzorki, musicie je znać. Zasady podobieństwa, przystawania. To jest tutaj zaraz na początku. Ja bym chciał tutaj wam zwrócić uwagę na te najważniejsze wzory. Zobaczcie, twierdzenie sinusów, kosinusów to jest do rozszerzenia, ale musicie znać wzory na pole trójkąta. Koniecznie. Tutaj, zobaczcie, jest ten... Te wzory odnoszą się do tego rysunku, co jest tu powyżej, tak? Więc spójrzcie na te kąty. I zobaczcie, jak można jak wiele sposobów można wyrazić pole tego trójkąta. Na przykład jest to jedna druga bok, razy sinus kąta pomiędzy nimi, nie? Albo na przykład jedna druga razy podstawa, razy wysokość upuszczona na tą podstawę. I trzeba pamiętać, że każdy trójkąt ma trzy najczęściej różne wysokości. W trójkącie równobocznym, pamiętajcie, one się wszystkie, są wszystkie identyczne. Także zobaczcie, mamy tutaj trzy różne, jest pole zależne od boku, dwóch boków i kąta pomiędzy nimi. Tego wzoru w środku to prawdopodobnie nigdy nie użyjecie. Przydaje się za to ten wzorek, zobaczcie, pole trójkąta to ABC przez 4R, gdzie R jest to promień, uwaga, okręgu opisanego na tym trójkącie. Halo, halo, mamy jakieś szumy, mamy, Mateusz. Ktoś nam szumi. Ale już zmutowałem tę osobę. Można kontynuować. Michał, odmutuj się, bo siebie nie słychać.
Halo, halo, słychać mnie? Teraz już słychać, tak. Przez chwilę nie było słychać, ale już jest dobrze. Tak, tak. O, świetnie. Powiedzcie, a gdzie, na czym ostatnio stanęło? Na czym, słyszeliście już, jak omawiałem te wzory? Skończył tak. Pan na R. Dużym, a, na tym przedostatnim. Dobra, bo coś tam się zmutowało nam. Dobra, super. Także są ważne te wzorki na pole trójkąta, bo zobaczcie, jeśli oni nam podadzą pole trójkąta w zadaniu, no to my musimy te pole rozpisać, tak? Możemy rozpisać je na wiele sposobów. Także warto się zapoznać z tymi wzorami. To są nasze narzędzia, nasze wytrychy do rozpracowania tych zadań. Tutaj te małe p macie wyjaśnione tu powyżej. Zobaczcie, 2p jest to obwód trójkąta, czyli ma 1p jest to połowa obwodu trójkąta, tak? I to może nam się tak trochę dziwnie wydawać, o co z tym chodzi, połowa obwodu trójkąta, ale oni to po prostu użyli takiego sobie p, żeby ten wzór był po prostu krótszy. I tutaj macie wzorek, tak zwany wzorek Herona. Jeśli macie na przykład, wyobraźcie sobie, że macie trójkąt o podanych bokach, ale bez kątów i bez wysokości, i te boki są nie są pierwiastkami, bo jeśli macie tu pierwiastki jako boki trójkąta, że po prostu nie są całkowite, no to tu wychodzi najczęściej koszmar jakiś. Ale wzór Herona możecie jak najbardziej stosować. Dobra, lecę z tym szybciutko, bo to nie jest najważniejsze. Także twierdzenie Pitagorasa, pamiętajcie, Pitagoras praktycznie wszędzie tutaj, wszędzie go spotkacie. Pamiętajcie, złota zasada też jest taka, że wszędzie szukacie trójkątów i takich trójkątów, w których coś macie, przynajmniej dwie rzeczy, na przykład kąt albo kąty i jeden z boków. Wtedy jesteście najczęściej w stanie policzyć wszystko. Także szukacie trójkątów specjalnych, równoramiennych, równobocznych, tych specjalnych 30, 60, 90 stopni, nie? Trójkątów prostokątnych oczywiście, bo tam Pitagoraska można wkleść. I tutaj jest jeszcze taki fajny wzorek, o którym niewiele osób wie. Mówię o tym pierwszym wzorze, zobaczcie. Chodzi o to, ten wzór się odnosi do tego rysunku obok, że jeśli gamma jest kątem prostym, to jeśli opuścimy wysokość z wierzchołka kąta prostego na przeciwległy bok AB, to wtedy ta wysokość do kwadratu jest równa iloczynowi tych odcinków, na które podzieliła przeciwległy bok, nie? Także warto pamiętać, czasem się zdarzają takie zadania, że jeśli nie znacie tego, no to jesteście troszkę w plecy. Trójkąt równoboczny, tutaj macie wypisane te najważniejsze rzeczy, pole. Często zapominacie tutaj, czy tu jest 4, czy tu jest 2. Pamiętajcie, w wysokości jest 2, a w polu jest 4 na dole, nie? I tutaj pole ma a kwadrat. No to jest wymiar polowy, tak? Czyli idzie do kwadratu. I promień, zobaczcie, promień okręgu opisanego na tym trójkącie, czyli jest, jak jest na zewnątrz opisany, to jest 2/3 H trójkąta, a ten promień wpisanego to jest 1/3 H trójkąta. Bardzo ważne, często się z tego stosuje, często się z tego korzysta. Także pamiętajcie, na H macie wzór, na pole macie wzór i na promienie macie wzór. Dobrze, tales, bardzo ważne. No to są po prostu proste proporcje. Kręćcie się wokół tych samych kątów najlepiej. No muszę ciąć czas, żeby już lecieć z zadaniami. Pamiętajcie, zobaczcie, jest jeszcze taki ukryty wzór na pole trójkąta w tych tablicach. Niewiele osób o nim wie. Macie pole trójkąta tutaj i oczywiście tutaj, dla równobocznego, ale jest jeszcze taki wzorek w poprzednim dziale, w geometrii analitycznej. Zobaczcie, jeśli macie wierzchołki trójkąta, jeśli macie współrzędne tych wierzchołków, to bardzo łatwo policzyć pole tego trójkąta z tego wzoru. Okay? Także pamiętajcie, że tutaj jest jeszcze wzorek na pole trójkąta. I jak wiecie po prostu, jak używać tego wzoru na pole trójkąta, no to naprawdę już jesteście mega do przodu.
Zobaczmy jeszcze, co się często trafia. Równoległobok ma kilka wzorków, a razy h, a, b, sinus alfa, albo jedna, druga przekątna razy sinus kąta pomiędzy nimi, z kąta ostrego, bo tutaj może być jeszcze rozwarty, tu jest kąt ostry. Także pamiętajcie o tych wzorach. Mamy rąb, on też ma kilka wzorków, deltoid, pole, pole wycinka, długość, tutaj jest długość łuku, wycinka i to jest ważne. Wiem, że to bardzo lubicie, lubicie te kółka, jak to mówicie. Zobaczcie, mamy tutaj kąty wpisane, to te, co siedzą swoimi wierzchołkami na okręgu, to są kąty wpisane. A te, co siedzą wierzchołkami w środku, to są kąty środkowe. I zobaczcie, jeśli te dwa kąty są wpisane i środkowe, są oparte, czyli są, ich ramiona są rozwarte na tym łuku AB, jest to ten sam łuk dla obu kątów, to wtedy te dwa kąty, one zachodzi taka zależność, że ten środkowy jest dwa razy większy od tego wpisanego. Ok? A, słychać mnie? Powiedzcie? Wszystko jest jasne? Słychać. Słychać. Dobrze. Twierdzenie między styczną a cięciwą to praktycznie wam się nie przyda. Pamiętajcie, jeśli macie styczność do okręgu, to pomiędzy styczną, między tym punktem styczności a promieniem okręgu jest kąt prosty. To jest najczęstsze, co się zdarza. Czyli po prostu trzeba wiedzieć, że styczna, to masz tam kąt prosty pomiędzy promieniem a tą styczną. Dobrze, i zobaczcie jeszcze tutaj już końcóweczka i mamy tutaj ważne rzeczy. Oni to lubią, lubią zwłaszcza w zadaniach otwartych. Pamiętajcie, to musi wam się odpalać tak w głowie. Jeśli widzicie czworokąt i widzicie okrąg, który jest albo opisany na tym czworokącie, albo wpisany do środka, to musicie pamiętać o tych dwóch twierdzeniach, które macie tutaj. Wystarczy, że będziecie pamiętać, że one tu są, tak? I sobie je przypomnieć. Także jeśli okrąg jest opisany, to sumy przeciwległych boków muszą się sobie równać i muszą być równe 180 stopni, każda z tych sum. A jeśli okrąg jest wpisany w czworokąt, to wtedy sumy przeciwległych boków muszą się sobie równać. Dobra, także lećmy z zadanka. Słuchajcie, tutaj zacząłem może od tych okręgów. Zróbmy sobie to pierwsze zadanie. Zobaczmy, jak to nam pójdzie. Przeczytajcie, spróbujcie sami i jakby co, pytajcie śmiało, nie? Miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20 stopni mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa ile? Ja sobie narysuję okrąg. Narysujcie sobie proszę okrąg. Narysujcie sobie jakiś kąt wpisany i środkowy. Zobaczmy. Tutaj będzie kąt, pamiętajcie, ten, co jest w środku, to jest środkowy, nie? Powiedzmy, tu jest środek S. Tutaj są jakieś dwa punkty A i B. Dobra. I mamy jeszcze jakiś kąt wpisany w tym zadaniu. Ja go tutaj sobie właśnie wpisuję. Sorry, ale ten program akurat nie ma, nie można tutaj rysować linii. I zobaczcie, alfa jest to kąt wpisany, tak? My szukamy właśnie tego kąta wpisanego. Alfa jest naszą szukaną. I ja, co my tu wiemy? Że miara kąta wpisanego w okrąg, czyli alfa, jest o 20 stopni mniejsza od miary kąta środkowego. Ja sobie środkowy, załóżmy, nazwę beta. Teraz muszę ułożyć pierwsze równanie. Miara kąta wpisanego alfa jest równa o 20 mniej niż środkowy, czyli beta minus 20 stopni.
Nie? I wiemy, co jeszcze wiemy, że to jest kąt środkowy i wpisany, oparty na tym samym łuku. Więc beta jest po prostu 2 alfa. Nie? Wrzucamy sobie 2 alfa metodą podstawiania, załóżmy, i mamy alfa równa się 2 alfa minus 20 stopni. I teraz zobaczmy, przerzućmy sobie te 2 alfa, to zależy to, jak lubicie takie zadania, takie równanie rozwiązywać. Raczej na lewej stronie zostawiamy to, co chcemy mieć, tak? To, co chcemy wyznaczyć. Minus alfa równa się minus 20, czyli alfa jest równy 20 stopni. I mamy odpowiedź. Powiedzcie, za szybko, za wolno było git. W porządku. Super, dzięki. Dobra, lećmy dalej. Mamy teraz jeszcze takie zadanko rozgrzewkowe, bo raczej większość będziemy tutaj otwarte robić, tak? Mamy zadanie typu pole rombu o obwodzie 8 jest równe 1. Kąt ostry tego rombu ma miarę alfa. Wtedy z jakiego przedziału jest alfa? No i zobaczcie, co oni nam tu dają. Jest rąb. Wiemy, że rąb to jest taki kopnięty kwadrat, nie? I pamiętajcie, co musicie wiedzieć o rąbie, to jest mega ważne. I część z tych rzeczy jest w naszych kochanych tablicach, a część nie. O rąbie. Zobaczcie. Wiemy, że rąb ma tak ciekawie ma boki równe, kąty nie są równe, ale te przekątne są pod kątem prostym i to, czego nie ma w tablicach, to jest to, że one się zawierają w dwusiecznych kątów. Okay? Przekątne się zawierają w dwusiecznych kątów i pomiędzy przekątnymi jest kąt prosty. To jest właśnie rąb. Nie wiem, czy akurat to z tymi przekątnymi się nam, z tymi dwusiecznymi się przyda, ale tak wam chciałem powiedzieć na przyszłość. Dobra, więc tak, mamy tu boki równe i wiemy, że jego obwód wynosi 8. Możecie ją napisać OB albo L, to jest 8. No i od razu chce mi się podstawić, że OB to przecież, czyli ten obwód to jest 4A. Nie? 4A to jest 8, czyli A jest to 2. Znamy bok rąbu. Dobra. I pole jest równe 1. Pole tego rąbu wynosi 1. I teraz pytanie, z jakiego wzoru skorzystamy? No, oni chcą od nas ten kąt alfa. Więc polecam skorzystać ze wzoru na pole, które zawiera nasz kąt. Tak, mamy tam ten kąt alfa zawarty. I mamy już A. Wyliczymy sobie w ten sposób sinusa tego kąta, tak? Tu mamy sinus, czyli 1 równa się A kwadrat, czyli 4, sinus alfa. Czyli sinus alfa jest równy 1/4. No i kurczę, co tutaj zrobić? Oni nie dali nam sinusa, tylko chcą od nas kąt. No to teraz zobaczcie, jest taka wartość jak 1/4. Ci, co znają tą magiczną tabelkę z kątami, z tymi wartościami funkcji trygonometrycznych dla poszczególnych kątów, no to wiedzą, że takiej wartości nie ma dla żadnych całkowitych kątów. Więc albo jakichś takich typowych kątów, na przykład 30, 45 czy 60 stopni. To nie jest taka wartość. 1/4 jest po prostu 0,25. Więc co teraz musimy zrobić? Ano, musimy zajrzeć do tablic. Więc lecimy na sam koniec i patrzymy, dla jakiego kąta sinus jest równe 25 setnych. Teraz zobaczcie, większość was się gubi już w tych tablicach, bo one są trochę tak, no, można się nauczyć tego, ale na początku jest ciężko się wgryźć. Zobaczcie, kąt alfa macie po lewej stronie, kąt beta po prawej. Tutaj w drugiej kolumnie macie sinus alfy, czyli sinus kąta po lewej, ale jednocześnie ta wartość jest też kosinusem kąta po prawej. Okay?
bo tutaj zachodzi pewna zależność między tymi kątami. Więc szukamy takiej wartości, która najbardziej będzie zbliżona do 25 setnych. I zobaczcie, mamy ją tutaj. Jest ona dla tych pomiędzy kątem 14 a 15 stopni. Nie? Widzimy, że musi być trochę więcej niż 14, a mniej niż 15. Tak? Czyli alfa oznaczamy odpowiedź A. I może, znaczy tutaj po prostu to zdanie musicie zrobić jak najszybciej, tak? ABCD robicie jak najszybciej, nie musicie tam nic pisać, ale ważne, żeby było dobrze, nie? Dobrze, kolejne zdanko. Może przeskoczymy. O, zróbmy to zadanie. Od czego by tu zacząć? Zobaczcie. W okręgu o środku O dany jest kąt o mierze 50 stopni. Mamy tutaj ten kąt. I szukamy kąta alfa. Miara kąta oznaczonego na rysunku literą alfa jest równa ile? Spójrzcie na tą sytuację. Co tutaj... Z czym wam się to kojarzy? No mi się to kojarzy od razu z tymi kątami wpisanym i z kątem środkowym, z tą zależnością. Musicie zobaczyć, na jakim... Skoro wiemy, że to o to chodzi, tak? Że tutaj jest... Chodzi o ten kąt wpisany i środkowy, najprawdopodobniej, to szukamy łuku, na którym oparty jest nasz kąt alfa. Zobaczcie, jest to łuk BC. Tutaj ten łuk, nie? I alfa jest kątem wpisanym, bo znajduje się na okręgu swoim wierzchołkiem. I teraz zobaczcie. Ten kąt CDB, zobaczcie, miara kąta CDB wynosi również alfa, bo są to kąty, i tutaj można napisać, kąty wpisane oparte na tym samym łuku. Okay? Czyli tutaj też jest alfa na pewno. Zobaczcie, ten łuk, tutaj większość, sporo osób ma problem, żeby zobaczyć to. Ten łuk jest jednocześnie oparciem dla tego kąta pisanego i tego. Więc one muszą być sobie równe, bo są oba wpisane. I teraz zobaczcie, skoro to jest taka coś, o czym część też może nie wiedzieć, zobaczcie, że odcinek BD jest średnicą okręgu. To jest bardzo ważne. Średnica okręgu, czyli tutaj mamy kąt 180 stopni. Tak? I jeśli kąt wpisany ten jest oparty na średnicy, to musi być równy 90 stopni. Kąt wpisany oparty na średnicy okręgu jest równy 90 stopni. Macie to też w swoich tablicach, zdaje się. I zobaczcie, tutaj ten kąt 90 stopni jest wpisany, tu mamy 180 stopni, to jest środkowy. Jest zachowana ta zależność dalej, że ten środkowy jest dwa razy większy od tego wpisanego, pod warunkiem, że są oparte na tym samym łuku. Nie? Czyli zobaczmy, skoro tu jest 90 stopni, możemy to kropą oznaczyć, no to wiemy, że alfa to jest 180 stopni, minus 90 i minus 50, to będzie ile? 40 stopni, nie? Czyli odpowiedź A. Jak nie za szybko wszyscy łapią? Jest okej. Okay. Jest okej, okay, dobra. W porządku. Super, dobra. To zróbmy jeszcze to zadanko. Dany jest trapez ABCD. Trapezy są bardzo lubiane.
Pamiętajcie, geometrię de facto dzielcie na trójkąty i okręgi. Tak? Są dwie podstawowe figury w geometrii. Każdy czworokąt możecie podzielić na trójkąty. Więc jeśli będziecie znać, operować dobrze na trójkątach, będziecie wiedzieć, jak liczyć trójkąty, to dorzucicie jeszcze do tego okręgi, te kąty wpisane, środkowe, to po prostu będziecie miażdżyć. Dobra, trapez. Bardzo często się zdarza i mamy tak. Przekątna AC, wiemy, że ona jest prostopadła do ramienia BC i wiemy, że AD jest równe DC. Wiemy, że tutaj jest równość, nie? AD jest równe DC. Mogę sobie to oznaczyć w ten sposób, że tu jest na przykład X i tu też jest X. Dobra. I stąd wynika, że kąt beta wynosi ile stopni? Ile wynosi beta? Zastanówcie się chwilę sami nad tym zadaniem. Od czego byście zaczęli? No i jedziemy. Zobaczcie. Wiadomo X, że tu jest 40 stopni, nie? Tu musi być 40 stopni, bo suma kątów wewnętrznych w trójkącie 180, tu jest 90, tu jest 50, tu musi być 40. Super. I teraz niewiele osób pamięta o tym, że trapez ma równoległe podstawy, one są do siebie równoległe. Więc zobaczcie, jakbyśmy tutaj celowo przedłużyłem tę podstawę, mamy tutaj kąty naprzemienległe. Zobaczcie, ten kąt DCA, w miarę kąta DCA, jest równa mierzy kąta CAB. Kąty naprzemienległe. Czyli tu jest 40 stopni. A z racji tego, że trójkąt DAC jest równoramienny, no to wynika z tego, że ten kąt też jest 40 stopni, nie? Skoro jest równoramienny. Kąty przy podstawie są sobie równe wtedy. Więc beta, no to jest 100 stopni. Beta to jest 180 minus 2 razy 40 stopni stówka. No i mamy. Dobra. Lecimy dalej. Wszyscy przypisani? Możemy dalej. Super. Ok. Kto jest za tym zadaniem? Czy już policzone? Ok, zróbmy. Ostatnie zadanie zamknięte, dobra? I jedziemy zaraz otwarte. Spójrzcie, bo pamiętajcie, najlepiej się uczyć w ten sposób, że grupujecie sobie podobne zadanka, na przykład zadanka tego typu z tymi okręgami i kątami wpisanymi środkowymi i trzaskacie je jedno po drugiej. Wtedy łatwiej wam wchodzą te zależności, a później przeskakujecie do kolejnego zagadnienia, na przykład do trapezów i trzaskacie jedno po drugim. Wtedy wasze umysły szybciej łapią pewne zależności. Będzie to szybsze niż jakbyście skakali z tego typu zadania do trapezu, czy do po prostu jakiegoś zupełnie innego działu, nie? Także ważne, żebyście sobie mocno utrwali te zależności z tymi kątami środkowymi i wpisanymi. Ok. Szukamy alfy i bety. Zobaczcie. Mam nadzieję, że tu wszyscy dobrze widzą. Chyba dobrze widać. Także to, co my tu mamy, dużo nam tu nie piszą. Wszystko jest pokazane na rysunku. Nic więcej nie jest ukryte w tekście. Zawsze sprawdzajcie, czy coś tam jest ukryte w tekście. Na przykład, że jakiś trójkąt jest równoramienny, nie? To może być ukryte, ale nie ma nic takiego. I teraz no, nie możemy się dać zakręcić, że tutaj zamotać w tych różnych kombinacjach, w tych trójkątach,
musimy wybrać odpowiednie, tak, żeby dojść jak najszybciej do tego, do tej alfy i do bety. Zobaczcie. Patrzę na alfę. Patrzę, co to jest za kąt środkowy. Patrzę, na jakim łuku jest oparty. Na DC. I szukam, czy jeszcze jakiś inny kąt nie jest oparty na tym łuku. Ano jest. Jest to kąt DAC. Więc kąt DAC jest kątem wpisanym, więc alfa musi być dwa razy większy. Alfa to jest 2 razy 36 stopni. Czyli alfa to jest 72 stopnie. No i akurat tak się zdarzyło, że jest tylko jedna taka odpowiedź, która wynosi, w której alfa jest 72 stopnie. No poszli nam na rękę, ale czasem nam nie idą na rękę. Wiemy, że to jest odpowiedź D na pewno, ale wyobraźmy sobie, że jeszcze gdzieś tutaj byłaby druga odpowiedź, gdzie alfa jest 72 stopnie. No i musielibyśmy również policzyć kąt beta, nie? Teraz jakbyśmy wyliczyli, pomyślcie sobie, jak wyliczylibyście kąt beta, ten tutaj. Chwila zastanowienia. Mamy, że alfa to jest 72. I teraz, jak to można ogarnąć? Patrzymy na betę. Beta jest to kąt wpisany, nie? Oparty na łuku AC. I szukam teraz jakiegoś kąta, który też jest oparty na łuku AC. Ale muszę sobie dorysować coś. Zobaczcie, nie mam tego kąta. Dorysowuję więc odcinek AO, który jest również równy promieniowi, nie? Ten odcinek to są tutaj promienie. Więc zobaczcie. Skoro te kąty wpisane, to jest tak, że te kąty, tutaj mamy podane dwa kąty, 36 stopni DAC i DCA. I one są tutaj, oba są wpisane, to i oba mają po 36 stopni, więc skoro one są równe, to te łuki też są równe. Te tutaj fragmenty okręgu są AD i DC są sobie równe. Więc tutaj też jest kąt alfa, nie? Czyli w sumie beta równa się 1/2. Pamiętajcie, bo tu jest kąt, beta jest kątem wpisanym. Beta jest tu 1/2 z tego kąta środkowego, czyli z 2 alfa. Nie? Kąt środkowy to jest 2 alfa. Czyli beta wynosi alfa. Tak jakbyśmy musieli wyliczyć też betę tego typu zadania. Dobra. Skoczmy sobie do zadania. Mam nadzieję, że wszystko jest tutaj jasne. I lecimy do zadanka. O właśnie. Lecimy do zadanka otwartego. Już nie mogę się doczekać jakichś udowodnień, że to jest zadanie. Ono jest dosyć żmudne. Polecam je zrobić. Może teraz trochę przyspieszymy, bo tutaj jest naprawdę sporo tych zadań. Dobra, polecam to zadanko. Zobaczcie. To jest zadanie za 4 punkty, zdaje się. Akurat nie dopisaliśmy punktacji, ale prawdopodobnie to jest za 4 punkty, więc 8% naprawdę warto zrobić. I tak, lecimy z tym. Dany jest trójkąt rozwartokątny ABC, w którym ten kąt rozwarty to jest 120 stopni i nic więcej o tym trójkącie. Znaczy wiemy, że BC jest 10 i wiemy, że AB jest 10 pierwiastków z 7. Oblicz długość trzeciego boku trójkąta ABC, czyli tutaj ten bok AC, ja go sobie określę jako X. Okay? Szukamy X-a. Jest tutaj. I tak. Z czego tu skorzystać, kurczę? Nie wiemy nic o tym trójkącie ABC, zastanówmy się. Czy wiemy, że on jest równoramienny? No na pewno nie. Równoboczny tym bardziej. Czy znamy te kąty? No nie. Nie znamy tych kątów.
Wiemy, że oba te kąty muszą wynosić 60 stopni łącznie. Można by to sobie wpisać. I tak. Zobaczcie. Szukamy, moja taka podpowiedź tutaj jest. Szukamy trójkątów prostokątnych zawsze, nie? Więc jeśli żadnych nie widzimy, to sobie czasem możemy dorysować jakieś, nie? I tutaj możemy sobie dorysować trójkąt prostokątny. Po prostu opuszczamy z wierzchołka B wysokość naszego trójkąta ABC na podstawę, na przedłużenie podstawy AC. To się nazywa przedłużenie podstawy. I tutaj w takim razie ja dam jakiś punkcik D. Okay? A to, co jest tutaj, to jest H. I tutaj przestrzegam, uważajcie, żeby wam się nie zamazało, bo jak się zamarzę, no to to git. 10 to jest to czerwone, nie? Bok BC. Dobra. I tu jest kąt prosty, to od razu nam się kłania Pitagoras, nie? Zobaczcie. Tu dajmy sobie jakiś może odcinek Y. Pewno nie X, jest Y. I wiemy, że ten kąt jest ile? Jest to kąt przyległy do kąta 120 stopni, więc tu jest 60 stopni. I mamy nasz trójkąt specjalny BDC. Trójkąt BDC. Możemy zapisać, że to jest trójkąt 30 stopni, 60 stopni, 90 stopni i że mamy tam jeszcze to C równe 10. To ten najdłuższy, najdłuższa przeciwprostokąta wynosi 10. I od razu, co nam tutaj, no, możemy to wyliczać z trygonometrii, tak, bo to wszystkie wzorki, które znamy z trójkąta specjalnego, pamiętamy trójkąt specjalny? Zobaczcie, narysujcie sobie gdzieś trójkąt specjalny, czyli 30, 60, 90, przypomnijmy sobie. I jeśli zapominacie ten wzór, to ja polecam wam skupić się na tym kącie 30 stopni. Naprzeciwko tego kąta 30 stopni jest bok x. Ten najdłuższy, pamiętajcie, że jest dwa razy dłuższy, czyli 2x. A ten pośredni jest to x pierwiastka z trzech. Okay? Jest jeszcze druga opcja tych wzorów, ale po prostu to i tak jest to samo. Nie? Dobra, więc tak. Wiemy, że nasze długość BC, ona jest podana, nie? To jest 10. I długość BC to jest inaczej 2y. Patrzymy po prostu tam, gdzie jest kąt 30 stopni. Naprzeciwko jest y. Naprzeciwko kąta 30 stopni jest y, więc ten BC to jest 2y. A nasze H jest to y pierwiastka z 3. Tak zastosowałem te zależności. Skoro BC jest 10 i to jest 2y, to 2y jest równe 10, czyli y jest równe 5. No i H jest równe 5 pierwiastków z 3. Dobra. Po co ja to policzyłem? Ano po to, że zobaczcie, skoro mam y i mam H, ja tu mam jeszcze kolejnego Pitagorasa. Rdzenie Pitagorasa mogę zapisać z TW PIT dla trójkąta i piszemy dla którego trójkąta, żeby sprawdzający wiedział. B, D, A, nie? Staramy się, stara szkoła mówi, że tam gdzie kąt prosty, tam mamy, tam jest, no, ta literka w środku, tam jest, przy niej jest kąt prosty. Dobra. No i jedziecie ze mną. H kwadrat. Pamiętajcie, w Pitagorasie też się można pomylić. Dużo osób jakkolwiek tego Pitagorasa układa. To jest tak, że po jednej stronie macie sumę przy prostokątnych, czyli tych przy kącie prostym, czyli tych krótszych, czyli h kwadrat plus, ja tu zapiszę
y plus x, niech będzie, do kwadratu równa się 10 pierwiastków z 7. I biorę takie rzeczy, takie liczby, biorę nawias, koniecznie. I teraz już sobie podstawiam. 5 pierwiastków z 3 do kwadratu. No dobra, zobaczcie, 5 do kwadratu razy, to jest po prostu 5 do kwadratu razy 3, czyli to jest 75. Polecam też Wam, żebyście nie rozczulali się za bardzo, nie rozpisywali, bo Wasze umysły to szybko potrafią liczyć, naprawdę, zaufajcie sobie. Często jest tak, że jak za bardzo się rozdrabniacie i przepisujecie wielokrotnie, podstawiacie na różne sposoby, to wtedy popełniacie błąd. A tutaj h kwadrat, wnosisz od razu tą liczbę do kwadratu, tutaj to, i to jest 25 razy 3, 75, zapisujesz, jest spokój i mamy teraz y, czyli 5 plus x, którego liczymy, czyli zostawiamy x plus 5 kwadrat równa się 100 razy 7, 700. Jest. Dobra? Teraz tutaj pamiętamy nasze ukochane wzory skróconego mnożenia. I mamy x. Ja tutaj zostawiam już... No dobra, może napiszę jednak. 75 plus... Stosuję wzór skróconego mnożenia. Pamiętamy? Pierwszy do kwadratu, czyli to będzie x kwadrat. Jest plusik, więc będzie plusik. Dwa podwojone iloczyn tych wyrazów wewnątrz, czyli będzie 10x. Też nie rozczulam się nad tym, od razu piszę 10x plus 25 równa się 700. I zobaczcie, równanie kwadratowe. Mamy równanie kwadratowe i zostaje nam tutaj na placu boju coś takiego. X kwadrat plus 10x. Pamiętajcie, zobaczcie, co to jest za równanie najpierw. Co to za zwierzę, jak ja to mówię często. Jest to równanie kwadratowe, bo nie wiadomo, jest to kwadratu, nie? Więc musicie wiedzieć, jak je rozwiązać. Spójrzcie na typ tego równania. Jest to równanie, gdzie macie zarówno niewiadomą do kwadratu, jak i niewiadomą do potęgi pierwszej, czyli ten tak zwany trójmian. Ile my tu mamy? 75 plus 25 to jest stówka, ale przenoszę te 700 na lewą stronę, bo ja lubię mieć po prawej stronie 0 i wtedy będę miał minus 600, czyli będzie x kwadrat plus 10x minus 600 równa się 0. No i wiecie, co teraz, nie? Oczywiście delta. Ja może delcinkę tutaj, wybaczcie, tutaj ją policzę. Delta, czyli b kwadrat minus 4ac. Mówi się, że pamiętajcie, jak znasz wzór na deltę, to zdasz maturę. Dużo jest z tym prawdy, bo ci, co najczęściej nie znają wzoru na deltę, no to źle kończą. B kwadrat minus 4ac. Moje b jest to ten współczynnik, który stoi przy x. To jest b, czyli stówka. Minus 4ac, czyli to, co stoi przy x kwadrat, to jest moje a. Powinniśmy przypomnieć sobie funkcję kwadratową, równanie kwadratowe. A jest 1, a c jest minus 600. Czyli wychodzi minus 4 razy 1 razy minus 600, to będzie plus na pewno. Dwa minusy dają plus, czyli plus 2400 i zostaje nam 2500. A pierwiastek z delty, potrzebny nam jest pierwiastek z delty, czyli to będzie pierwiastek z 2500, jest to 50 i mamy x1 i x2 teraz, nie? x1 i x2 to jest minus b. Macie te wzorki w tablicach oczywiście, w dziale funkcja kwadratowa. X1 to jest minus b, czyli które to jest minus b? Moje b wynosi 10, to jest to, co jest przy x, czyli minus 10, minus pierwiastek z delty, czyli minus 50, przez 2a, czyli przez 2. Wiadomo, że coś takiego możemy od razu zarzucić, nie? Bo ten wynik będzie ujemny, on nam się nie będzie podobać, nie należy do naszej dziedziny x.
Zależy, tak akurat ten program, w tym programie się ciężko ściera, ale myślę, że widać. Minus 10, drugie rozwiązanie naszego równania, plus 50 na 2, no to jest 40 na 2, czyli 20. I to jest nasz trzeci bok. To jest nasz x, to jest nasze rozwiązanie. X równa się 20. Pamiętajcie, musicie zapisać zawsze odpowiedź, tak, w wystężonym miejscu. Powiedzcie, jak się czuliście z tym zadaniem? Czy wszystko było jasne? Dla kogoś było za trudne coś wyjaśnić? Pamiętajcie, no jest kilka opcji zawsze. Na każde zadanie jest kilka opcji. Ktoś widzi tutaj inną opcję? Ja myślę, że chyba ta była jedną z łatwiejszych. Też można stwierdzenia kosinusów. Tak, stwierdzenia kosinusów oczywiście można by, tylko no pytanie, czy jesteście tutaj zaznajomieni z stwierdzeniem kosinusów. Stwierdzenie kosinusów jest bardzo fajnym twierdzeniem. Zobaczcie, w tym trójkącie A, B, C, no, nikt nie mówi, że nie możecie z stwierdzenia kosinusów skorzystać. Ono jest w waszych tablicach. Niby jest na rozszerzeniu, ale czemu z niego nie skorzystać, skoro można? To jest tutaj. I spójrzcie, spójrzcie na ten ostatni wariant tego twierdzenia, czyli C kwadrat równa się A kwadrat plus B kwadrat minus 2AB kosinus gamma. Zobaczcie. Gamma, jeśli gamma będzie kątem prostym, to twierdzenie, to kosinus kąta prostego wynosi i kosinus kąta prostego, kto pamięta, ile wynosi? Kosinus 90 stopni jest to 0. Więc to nam się zeruje, ten człon na końcu nam się zeruje i powstaje nam twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa jest takim szczególnym przypadkiem twierdzenia kosinusów. Ale dobra. Nie będę się na ten temat zgadywać, sorry. Także stwierdzenia kosinusów mógłbym powiedzieć, że ten bok, ten tutaj najdłuższy, 10 pierwiastków z 7, stwierdzenia kosinusów mógłbym ułożyć takie równanie. Zobaczcie, czy ja tu mam miejsca. Nie mam. Zobacz, najdłuższy bok, 10 pierwiastków z 7, podnoszę go do kwadratu, równa się. I teraz te krótsze boki, 10 kwadrat plus x kwadrat minus 2 razy iloczyn tych boków krótszych i razy kosinus kąta między nimi, czyli minus 2 razy 10 razy x razy kosinus 120 stopni. I to spokojnie możecie rozwiązać. Kosinus 120 stopni, musicie tu zrobić redukcję ze wzorów redukcyjnych, czyli dla niektórych może to być gorszy sposób, bo może mogą się tu wystraszyć kosinusa 120, ale to nie jest trudne, pamiętajcie. No już nie chcę się tu rozlekać też na trygonometrię, chociaż wypadałoby, ale mało mamy czasu. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Także twierdzenie kosinusów warto przećwiczyć. Dobra. Zobaczmy. Słuchajcie, a co zrobić, jeśli mamy zadanie? Jak sądzicie, ogólnie robimy przerwę? Minęła już prawie godzinka. Wypadałoby zrobić przerwę, ale jak chcecie, normalnie na lekcji, no, najlepiej się człowiek uczy, powiem wam, jeśli robi sobie co jakieś 45 minut, 5 minut przerwy i musicie, pamiętajcie, nauka to jest maraton, nie? Bierzecie udział w maratonie, więc musicie te siły dobrze rozłożyć i najlepiej poruszać się, zrobić sobie przerwę, poruszać się dosłownie 10 minut, wywietrzyć dobrze pokój, napić się wody i coś ewentualnie przykąsić i za 10-15 minut po tej przerwie zrobić sobie drugą taką sesję 45-minutową i to wtedy wchodzi miodzio, takie 2 razy 45 minut. Polecam. Dobra, geometria analityczna, zobaczcie, jeden z najważniejszych tematów. Mamy takie zadanie,
Przeczytam. Na rysunku przedstawione są dwa wierzchołki trójkąta prostokątnego ABC. Jest wierzchołek A, minus 3, minus 3. Mamy tutaj gościa. I C, 2, 7. Jest tu. Oraz prosta o równaniu 3 czwarte x minus 3 czwarte. Y równa się 3 czwarte x minus 3 czwarte. Ta prosta. I wiemy, że ta prosta zawiera przeciwprostokątną AB tego trójkąta. Czyli trójkąt, jest tutaj gdzieś trójkąt ABC, tylko że my nie mamy wierzchołka B. No i właśnie mamy znaleźć współrzędne wierzchołka B i długość odcinka AB. Zapiszcie sobie zawsze szukane, tak? Czyli szukamy wierzchołka B, ale B, ten wierzchołek B, to pamiętajcie, musicie sobie to rozjaśnić, co to jest. No, to jest jakiś, de facto szukamy jego współrzędnej XB, także YB. I on ma dwie współrzędne. Także tutaj jest geometria w układzie takim zorientowanym, układzie współrzędnych, inaczej nazwanym kartezjańskim. I to jest jeden z najważniejszych tematów, także musicie przerobić bardzo dużo zadań z tego również. I tak, szukamy również odcinka, długości odcinka AB. To są nasze szukane. Polecam sobie zawsze tutaj oznaczyć, bo czasem wpadamy w ferwor walki i zapominamy, tak? Uda nam się coś policzyć, jakiegoś Pitagorasa i tak się ucieszymy, że zapominamy, że tam jeszcze coś trzeba było ogarnąć. Dobra, to teraz analizujemy. Kto już na przykład zrobił to zadanie? Czy jest ktoś taki tutaj? Zrobiliście już? Teraz w tym momencie? Cisza. No dobra. To zobaczcie. Wiemy, że trójkąt ABC jest prostokątny. Gdzieś tutaj jest bok ten wierzchołek B, tak? Wiemy, że przeciwprostokątna AB jest zawarta na tej, w tej prostej. Ten punkt B musi być gdzieś tutaj. Tak? I to musi być przeciwprostokątna, czyli ona musi się znajdować naprzeciw kąta prostego. Tak? Przeciwprostokątna znajduje się naprzeciw kąta prostego. Więc zobaczcie, skoro trójkąt jest trójkąt ABC. Kąt prosty musi być tutaj. To tu musi być punkt B. Nie? Przeciwprostokątna AB musi być właśnie zawarta na tej prostej. I zawsze się zastanówcie, czy nie ma tutaj gdzieś jakiejś drugiej opcji, że może ten kąt będzie gdzieś indziej, w drugą stronę. Także pomyślcie, czy tutaj jest jeszcze jakaś inna opcja na ten wierzchołek B. Dobra, i tak, wiemy, że C to jest 2, 7, mamy ten punkt. Mamy tą prostą, Y równa się 3 czwarte X minus 3 czwarte. I mamy punkt A. Minus 3, minus 3. I zobaczcie, zastanówcie się, co macie, czego szukacie. Szukacie wierzchołka B. I teraz tak. Macie co? Macie tą prostą i macie tą, macie wierzchołki A i C. Więc możemy na przykład najlepiej ustawić sobie taką strategię na to zadanie, tak? Czyli wyobraźcie sobie kilka kroków do przodu, co zrobicie. I ja wam teraz powiem, co ja bym zrobił. Najszybciej chyba. Wyznaczam równanie prostej AC. Będę ją spokojnie miał, tą prostą. Muszę pamiętać, że prosta wyraża się równaniem w postaci liniowej AX plus B lub w postaci ogólnej. Tak? Ja tutaj
skorzystam z postaci kierunkowej AX plus B. Y równa się AX plus B. Wyznaczam równanie prostej AC. Podstawiam sobie punkty A i C. Podstawiam sobie punkt A. Czyli minus 3 równa się, za x wrzucam minus 3, czyli tu będzie minus 3a plus b. Wszyscy nadążają? Wyznaczam teraz równanie prostej ac poprzez podstawienie punktów a i c. Podstawiam teraz punkt c. Dawajcie, 7 równa się 2x plus b. I teraz ja wam powiem tą swoją strategię na to zadanie. Zobaczcie, jednym z najlepszych sposobów na znalezienie, bo co my de facto szukamy, co jest naszym targetem w tym zadaniu? Naszym targetem jest punkt B i znalezienie współrzędnych punktu. I teraz pamiętajcie, współrzędne punktu najłatwiej znaleźć jako współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych. Jeśli będziecie mieli dwie proste, będziecie mieli te równania, to spokojnie znajdziecie punkt ich przecięcia, po prostu podstawiacie te równania do siebie, tak? To mówię, że po prostu jeśli znacie dwie ulice, to wiecie, gdzie się przecinają, na jakim skrzyżowaniu. I współrzędne punktu, jest jeszcze jeden sposób na znalezienie współrzędnych punktu. Ano, na przykład można skorzystać, ja tu muszę przeskoczyć do działu wcześniej, można skorzystać z tego wzoru na odległość punktu od prostej, tylko trzeba pamiętać, że prostą wtedy wyrażamy w tej postaci ogólnej, o której mówiłem przed chwilą. Mamy A duże, B duże, C duże, AX plus BY plus C równe 0. Po prawej stronie jest 0, to jest mega ważne. I mamy wtedy taki fajny wzorek. Na górze jest moduł, na dole mamy pierwiastek z sumy dwóch kwadratów, tych współczynników A i B. I tutaj x0 i y0 to są właśnie te współrzędne tego punktu. Więc czasem trzeba wyznaczyć, można punkt wyznaczyć z tego wzoru. Można by jeszcze współrzędne punktu wyznaczyć po prostu ze wzoru na przykład na współrzędne, na środka odcinku. Trzeba właśnie, musicie się zapoznać z tymi, koniecznie z tymi wzorami z geometrii analitycznej. One się powtarzają co chwila. Zawsze jest ten wzór na środek odcinka, jest zawsze, praktycznie na maturze, zawsze. Czyli współrzędne x-owe na 2, y-owe współrzędne na 2. Dobra, zaczynamy. Także wracam już do meritum. Ten punkt B ja sobie wyliczę w ten sposób. Zobaczcie, że ogarnę sobie równanie prostej AC. Później skorzystam z warunku prostopadłości. Pamiętamy, warunek prostopadłości, jeśli, zobaczcie, prosta BC jest prostopadła do prostej AC. I w związku z tym, skoro mam prostą AC i mam punkt C, to ja wyznaczę sobie równanie prostej BC. A jak będę miał równanie prostej BC i mam równanie prostej tej pierwotnej, tej Y, to jako punkt przecięcia znajdę właśnie B. To jest moja strategia na to zadanko. Dobra, także lecimy. Wyznaczamy de facto tą prostą AC, ja chcę wyznaczyć, ale de facto ja tutaj chcę mieć tylko ten współczynnik kierunkowy A. Pamiętamy współczynnik kierunkowy prostej, czyli współczynnik kierunkowy A. To usuwam. Lecimy. Tutaj zobaczcie, mały błąd. Czasem się zdarza, czasem sam robię, tu powinno być A, nie? Bo za x podstawiliśmy dwójkę, czyli za x została podstawiona dwójka i została nam A. I tu jest A, 2A plus B. I polecam wam metodę, ciekawe czy pamiętacie, metodę przeciwnych współczynników, tak? Czyli zobaczcie, tu jest akurat tak, że my chcielibyśmy A wyliczyć, czyli trzeba się pozbyć B. Spinamy to klamrą, przemnożmy pierwsze równanie przez minus 1, czyli piszę teraz, że to jest 3 równa się 3A minus B. Drugie równanie przepisuję bez zmian. 7 równa się
2a plus b. No i zobaczcie, jak pięknie metoda przeciwnych współczynników tutaj idealnie się wpasowuje. Dajemy symbol dodawania i b nam się redukuje i wychodzi, że 5a równa się 10, czyli a jest równe 2. Ja to sobie nazwę A1. A1 wynosi 2. Czyli jest to ten współczynnik kierunkowy prostej AC. OK? I ja nie muszę w sumie tego B wyliczać. Naprawdę ono mnie nie interesuje. Traciłbym na nie czas. Chodzi mi o to A1. Bo teraz ja wiem, że prosta YBC, mogę sobie w ten sposób zapisać YBC, ma równanie też kierunkowe, jakiś A2, nowy współczynnik, X plus B2. I co to jest A2? Ano wiemy z naszych kochanych tablic, zobaczcie, macie tutaj geometrię analityczną, jest też mega ważne, żeby wiedzieć, gdzie jest ten wzorek, albo chociaż pamiętać. Warunek prostopadłości w przypadku, gdy mamy postacie kierunkowe, to jest ważne, mamy tutaj A1 razy A2 równa się minus 1. I ten wzorek jeszcze występuje w takiej drugiej postaci, a mianowicie w takim przekształceniu, że A2 to jest minus 1 przez A1. To, co ja zapisałem tutaj, to jest przecież ten sam wzorek, nie? A1 razy A2 równa się minus 1. A tutaj zobaczcie jeszcze, jeśli byście walczyli z postaciami, jeśli na przykład czasem prosta może nie mieć równania kierunkowego. Może być to prosta typu x równa się 5, załóżmy. Ona nie ma, to nie jest równanie kierunkowe, to jest równanie ogólne. I wtedy korzystacie z tych wzorów. I tutaj jest warunek prostopadłości i równoległości prostych. Mega ważne rzeczy, warunek prostopadłości i równoległości. Także korzystamy z tego, że A2 to jest minus 1 przez A1, czyli wiemy, że A2 to jest minus 1 druga. Dobra. Teraz. Zobaczcie. Wiemy, że punkt C należy do prostej BC, nie? Więc możemy go podstawić. YBC ma taki wzorek. Minus 1 druga X. Stawiłem to A, nie? Minus 1 druga X plus B2. I podstawiamy tutaj punkt, który należy do naszej prostej BC. Tu leci sobie ta prosta BC. I ona jest tą prostą prostopadłą do AC. Czyli podstawiamy punkt C. Możemy sobie napisać punkt C, wrzucamy. I mamy, że 7 równa się minus 1 druga razy 2 to jest minus 1. Przyspieszę. Plus B2. Czyli B2 wynosi 7 plus 1, 8. Czyli wiemy, że YBC, ja tutaj przeskoczę, to jest po prostu minus 1 druga x plus 8. Minus 1 druga, uwaga, na minusy często je zjadacie. Zwłaszcza jak ktoś ma dysleksję, to po prostu trzeba się pilnować do ostatniego momentu postawienia ostatniej kropki, tak? Musisz pozostać w skupieniu. Dobra. Ogarnęliśmy YBC, zmierzamy do tego punktu B. Teraz, tak jak mówiłem, punkt B wyliczymy po prostu łącząc równania tych prostych, które przechodzą przez ten punkt. Jeśli mamy dwie proste przecinające się, to właśnie z układu tych równań moje AB i BC, z układu tych równań ja sobie wyliczam współrzędne punktu B. Tutaj wyjdą mi współrzędne x-owe, zobaczcie.
minus 1 druga x, ja po prostu podstawiam, plus 8, równa się 3 czwarte x minus 3 czwarte. I tutaj pomnożycie przez 2 czy przez 4, jak sądzicie? No, przez 4 najlepiej, nie? To uważajmy. Minus 1 druga x razy 4 to jest minus 2x. Plus 4 razy 8, 32. Równa się 3 czwarte x razy 4 to jest 3x. Minus 3 czwarte razy 4, wszystko razy 4, to jest minus 3. No i teraz tak, x na jedną, liczbę na drugą, więc będzie minus 5x. Pamiętamy, jak przerzucamy, to zmieniamy znak. Równa się minus 35. Racja? Jak się pomylił, to mówcie. Czyli x wychodzi 7. Pamiętajmy, że jest to xb. Nie? XB jest to 7 i no, tak jak wam powiedziałem, nie można się zatrzymać na tym, bo to jest dopiero jedna z współrzędnych naszego punktu B. Czyli jeszcze musimy YB. Skąd wyliczyć? No, z któregokolwiek z tych równań. Bo punkt B należy jednocześnie do dwóch równań, tak? Więc gdziekolwiek nie podstawicie tego X równego 7, do tego pierwszego czy do drugiego, to wyjdzie wam to samo. Czyli tam najlepiej idzie łatwiej. YB równa się, wydaje mi się, że łatwiej jest chyba z tym pierwszym. Minus 7 drugich plus 8. Tu jest minusik. Czyli 8 to jest 16 drugich, nie? 16 minus 7 to jest 9. Czyli mamy 9 drugich. Czyli punkt B ma współrzędne 7,9 drugich. To jest nasza odpowiedź, ale nie zapominamy. Oni jeszcze chcą od nas przeciwprostokątną AB. Czyli tą tutaj, ten odcinek. No i mamy na to wzorek. Długość AB to jest pierwiastek, taki gigantyczny pierwiastek. W środku jest suma. Zobacz, jak można uczyć się tak obrazowo, zapamiętywać. Suma kwadratów. W tych kwadratach są minusy. W pierwszym siedzą x, w drugim y. Pamiętajcie, że od końca odejmujecie początek, czyli b minus a, b minus a. Kto nie zapamiętał, macie to wszystko w tablicach. No ten wzorek po prostu obowiązkowo trzeba znaleźć. Zobaczcie, geometria analityczna jest na samym początku. To jest to. Dobra? Także się już po prostu trzeba podstawić. Punkt A mamy i punkt B już mamy. Wrzucamy do tego wzoru i wyjdzie wam bez problemu ta odległość, więc no ja już bym uleciał z kolejnym zadaniem. Dobra. O, super. Super, super. To może być jakieś hardkorowe zadanko. To zadanie jest za 4 punkty raczej. Zobaczcie, mamy tak. Ramię trapezu równoramiennego ma długość pierwiastek z 26. Trapez jest równoramienny, a jego ramię ma długość pierwiastek z 26. Przekątne w tym trapezie są prostopadłe, a punkt ich przecięcia dzieli je w stosunku 2 do 3, punkt przecięcia tych przekątnych. I pamiętajcie, im lepszy rysunek, tym więcej widać, tak? Że trapez równoramienny rysujemy. Ja rysuję najczęściej, zaczynając od podstawy dolnej. Odmierzam sobie równe odległości, tak mniej więcej, nie? Idę w górę. Musicie, zależy po prostu, czy na maturze będziecie mieć narysowane, czy sami musicie narysować. Najczęściej jest już narysowane. Tu mamy
górną podstawę i łączę ją z dolną podstawą. W ten sposób ja rysuję trapez, polecam. Dobra. Oznaczamy koniecznie, bo jeśli nie oznaczamy, to nie będziemy się w stanie dobrze wypowiadać o tym, co się tu dzieje. Polecam od razu sobie oznaczyć te wysokie punkty. To jest też i tak, i nie. To zależy od zadania, powiem wam. Zobaczcie, im więcej zamalujemy informacji w naszym zadaniu, tym po prostu ono staje się bardziej nieczytelne. Nie? Więc musimy tutaj mega uważać. Im większy rysunek, tym więcej widać. Ja to w ten sposób oznaczyłem sobie. Tutaj zaryzykowałem opuszczenie tych wysokości. Zobaczymy, czy to się opłacało. Bo zaraz się tutaj jeszcze przekątne, nie? Więc tu się będzie działo trochę. Ale tak, mam już te wysokości opuszczone. Wiem, że tu jest pierwiastek z 26. Pierwiastek z 26 to jest trapez równoramienny. I wiemy, że te przekątne dzielą się w stosunku 2 do 3. Jest jedna przekątna. I druga przekątna. Pół przecięcia przekątnych oznaczmy jako S, proszę. Dobra? Także mamy tutaj wszystko. I zobaczcie, przekątne dzielą się w stosunku 2 do 3. Więc jak zapiszemy, że tu jest 3, tu jest 2? No nie. Tu jest 3x, tu jest 2x. Pamiętajcie, że to jest stosunek, to jest po prostu pewna proporcja. 3x, 2x. Trzeba tego x-a koniecznie dopisać i uważać, że czasem już gdzieś x-a nie użyliście gdzieś indziej, nie? 3x, 2x i ta przekątna, wiadomo, że trapez jest równoramienny, więc ta druga przekątna BD jest identyczna. Więc tu też jest 2x, a tu też jest 3x. I co oni jeszcze tutaj ukryli? Że te przekątne są prostopadłe. Więc zobaczcie, tu jest kąt prosty, a skoro tu jest kąt prosty, to tutaj też. To są wszystko kąty wierzchołkowe. Więc zobaczcie od razu, ile nam się pojawia Pitagorasów. Nie? I teraz, czego szukamy w tym zadaniu? Szukamy pola. Oblicz pole tego trapezu. Więc wyraźmy sobie od razu te pole. Pole trapezu. To jest, wiemy, że to jest suma podstaw przez 2. Ja polecam wam to brać w nawias. Razy H. Procent tutaj się ten nawias nas chroni. Chroni nas przed złem. Dobra. I tak. No widzę, co ja potrzebuję. Widzę, że potrzebuję podstaw A i B. To jest moja podstawa dolna A, najdłuższa. Tu jest podstawa górna B. Moja wysokość H jest tutaj. I no, ja niestety nie mam żadnej z tych tutaj żadnej z tych odcinków, nie? Nie mam tego. Więc na tym się muszę skupić. I zobaczcie. Polecam wam, no na pewno trzeba będzie tutaj trzeba się skupić, jak tu ogarnąć te nasze A, B i H. Więc zobaczcie, ta nasza kluczowa zasada, pamiętajcie, szukamy trójkątów różnych, specjalnych, prostokątnych, tam, gdzie mamy jak najwięcej. Zobaczcie, tam spójrzcie na trójkąt CSB. Mamy ten trójkąt. Trójkąt CSB jest to trójkąt prostokątny. Możemy zapisać z trójkąta CSB. Możemy go sobie narysować obok. Przekręconego, tak żeby było ładniej widać. C, S, B, 3X, 2X, kąt prosty, pierwiastek z 26. Więc z Pitagorasa od razu wyliczycie X-a. Nie ma żadnego problemu. I pójdźcie krok dalej od razu. Pomyślcie, że jak macie X-a z tego trójkąta CSB
Zobaczcie, z tego trójkąta DSC, który też jest prostokątny, będziecie mieli B. Skoro będziecie mieć X-a, to wyliczycie B. Jak już wyliczycie B, to będziecie mogli dostać się tutaj, zejść na tą podstawę, bo tutaj też jest B, nie? Tutaj możemy sobie powiedzieć, że te odcinki są A, E i F, B są sobie równe, więc niech to będzie jakiś Y. I tutaj mamy kolejne pitagoraski. Zobaczcie, H kwadrat plus Y kwadrat równa się pierwiastek 26 do kwadratu. Że to nam fajnie, do tego na pewno użyjemy, trójkąta CFB albo AED, to jeden grzyb. No i co jeszcze? Możemy skorzystać z trójkąta ABS, nie? Także Pitagora z waszym przyjacielem, prawda? Wszędzie szukacie Pitagorasa. Dobra, także widzicie, że musimy ogarnąć tego X-a. Jak będziemy mieć X-a, to wyliczymy B. I jak będziemy mieć X-a, to wyliczymy też A z tego trójkąta AS B, nie? Więc, a później jeszcze wyliczymy to H. Dobra, no to dawajcie. 2X kwadrat, czyli 4x kwadrat, ja już tutaj piszę, 4x kwadrat plus 9x kwadrat, podnoszę już te liczby do kwadratu, nie? 3x do kwadratu, 9x kwadrat, równa się 26, czyli mamy, uwaga, 13x kwadrat równa się 26, czyli x kwadrat równa się, ile? 2. Czyli x to jest pierwiastek z 2. Pamiętajcie, że to ma jeszcze drugie rozwiązanie, minus pierwiastek z 2, ale to nie należy, nie? No raczej x musi być dodatni. Dobra, mamy x-a, więc z trójkąta DSC wyliczamy P. Nie? Zobaczcie. B leży naprzeciwko kąta prostego. Nie pomylcie się tutaj w tym Pitagorasie. B kwadrat równa się 2x kwadrat, czyli 4x kwadrat plus 4x kwadrat. Możecie tu ewentualnie potraktować B jako, polecam też, B, zobaczcie, jest przekątną kwadratu o boku 2x. Więc nasze B jest to, pamiętacie? Przekąta kwadratu to jest A pierwiastka z 2. Bok to jest A. Czyli to będzie 2x pierwiastka z 2. To już jeden bez znaczenia. Czy z Pitagorasa, czy ze wzoru na przekątną kwadratu. Taka jest zależność, że B to jest 2x pierwiastka z 2. Podstawiam pierwiastek z 2, czyli mam po prostu pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest 2, czyli w sumie B wynosi 4. Dobra, teraz zobaczcie z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ASB albo tak samo ze wzoru na przekątną kwadratu, tylko że ten kwadrat, ta połówka kwadratu, tak, ASB, ten trójkąt prostokątny, ma bok 3x, przy prostokątach jest 3x. Więc, no nie wiem, ja bym tutaj może jednak wam napisał, żebyście się nie pomylili. Pitagorasa używam. Czyli a kwadrat równa się 9x kwadrat plus 9x kwadrat, czyli 18x kwadrat. X kwadrat to jest 2, czyli a kwadrat to jest 36, czyli a jest równe 6. Dobra, mamy wszystko? Jeszcze H, nie? Jeszcze nam H zostało. I teraz zobaczcie, co tu zrobić, co tu zrobić. Mamy tak. H jest tutaj, tak? Możemy skorzystać z tego Pitagoraska. H kwadrat plus Y kwadrat równa się 26. Ja korzystam teraz z trójkąta CFB. H kwadrat plus Y kwadrat równa się 26. No ale tu jest taki mały jeszcze haczek, bo no nie mamy tego Y.
musimy go wyznaczyć. Czyli tak. Mamy dwie niewiadome, nie? No, nie mamy H, nie mamy Y. I co tu zrobić? Co tu zrobić? Zobaczcie, jest taka zależność. Jak spojrzycie na cały ten trapez, jeśli on jest równoramienny, to widzicie, że nasze A to jest inaczej B plus 2Y. I stąd wyznaczamy Y. A jest to 6, B jest 4, czyli Y wynosi 1. Proszę mówię? 6 minus 4 to jest 2, na 2 to będzie 1. Czyli H kwadrat plus 1 równa się 26. Przerzucam jedynkę, mamy 25, czyli pierwiastek z 25 to jest 5. I mamy nasze pole i wchodzi to 10 na 2, 5 razy 5, 25. Dobra. Oj, moi drodzy, chyba nam czas minął. Kurczę, można by te zadania robić i robić. Powiedzcie, jak wam się podobało i no, nie zdążyłem niestety udowodnić, że obiecuję, że może będzie następnym razem. Także Mateusz, pytanko, czy kończymy już? Może jeszcze jedno zadanko w takim razie. Jeszcze jedno zadanko. Dobra, no to udowodnij, że. Udowodnij, że wasze ulubione, pamiętajcie, musicie, ten kto podchodzi poważnie do matury, musi się przygotować z tego, bo ono jest praktycznie zawsze. Macie dwa zadania typu udowodnij, że na maturze najczęściej. Geometryczne, takie jak to, i to uwielbiacie najbardziej. A także macie zadania typu wykaż, że z innego typu, bardziej załóżmy z liczb rzeczywistych bądź z wyrażeń algebraicznych. Dobra, udowodnij, że. A ci, co nie chcą zdać na tak dobrze tej matury, nie zależy im, no to myślę, że też nie ma się co przejmować, bo na innych, łatwiejszych zadaniach możecie spokojnie zaliczyć tą maturę. OK. Dane jest, czytajmy. Dane jest trapez prostokątny ABCD. Dwusieczna kąta ABC. Patrzę, który to jest kąt. ABC. ABC. Czyli dwusieczna to jest to BE, nie? WBF. Przecina ramię AD w punkcie E. Mówię o tym punkcie. A także dwusieczna, czyli tutaj jest, jednym słowem, tu jest dwusieczna. Ja to oznaczam w ten sposób najlepiej. Alfa. Alfa, alfa. Nie róbcie połówek. Nie róbcie alfa, pół, bo więcej macie liczenia. Lepiej w ten sposób. I tutaj wiemy jeszcze, że w punkcie R, że dwusieczna kąta BCD. Dwusieczna kąta BCD w punkcie przecina ramię. Zaplątałem się. Oraz dwusieczna BCD. Co my tu mamy? Tu jest dwusieczna, tak? ABC. W punkcie oraz dwusieczna kąta BCD. Dobra, zakręciłem się. Tu jest beta, beta. Dobrze. Czyli tutaj one się przecinają w punkcie F, te dwie dwusieczne. I my musimy wykazać, że w czworokącie CDEF sumy miar przeciwległych kątów są sobie równe. Zobaczcie, ten czworokąt CDEF. My musimy wykazać, że sumy miar przeciwległych kątów są sobie równe. Jak to zapisać? Tu jest kąt beta. Tutaj możemy powiedzieć, już alfę mamy wykorzystaną, to kolejna literka to jest gamma. Po gammie mamy deltę. Delta to jest taki dzędzel. Coś takiego. Dobra. I ja proponuję zawsze w zadaniu wykaż, że zapiszcie tezę.
Zapiszmy tezę. Mamy wykazać, że sumy miar przeciwległych kątów są sobie równe. Czyli w tym czworokącie, tak? Czyli, że sumy miar przeciwległych kątów, czyli beta plus gamma, musi być równe delta plus 90 stopni. To możemy spokojnie napisać, że to jest 90 stopni, bo tu wiadomo, że to jest trapez prostokątny. Przepraszam. To jest nasza teza. To musimy udowodnić. Dobra, jak już mamy zapisaną tezę, to bierzemy się za zadanko. I tak, pamiętajcie, trapez bardzo często używają tej zależności. Kąty przy jednym ramieniu trapezu, suma tych dwóch kątów wynosi 180 stopni. Tak samo jest z równoległobokiem i z rąbem, dlatego że mamy równoległe podstawy. Więc musimy zapisać, że 2 alfa plus 2 beta dodaje te dwa kąty, tak? To jest równe 180 stopni. I alfa plus beta, dzielę to na 2, to jest 90 stopni. Czyli zobaczcie, wiem, że alfa i beta razem mają 90 stopni. Więc ten kąt, jego sobie oznaczę, a może go nie będę na razie oznaczać, więc z trójkąta, sobie oznaczę tylko z tylko trójkąta korzystam, CFB, wchodzi mi, że miara kąta CFB wynosi 180 stopni minus suma alfy i bety, czyli minus 90. Czyli ten kąt jest 90 stopni. Tu jest kąt prosty, więc nasza delta też jest 90 stopni, bo tutaj są to kąty przyległe, nie? Tutaj wszystkie te kąty są 90 stopni. No i zobaczcie, nasza teza wygląda już tak, że beta plus gamma ma być równe 180 stopni. To musimy wykazać. To jest nasza teza. No i teraz co robimy? Co my tu możemy zrobić? Zastanówmy się. Wiemy już, że tu jest 90 stopni. Dobra, może nie będę zamazywać. Tu jest 90 stopni. Teraz, no, ja muszę wykazać, że beta plus gamma też jest 90 stopni. Beta plus gamma jest 180 stopni. Jak to wykazać? Jak to wykazać? Zobaczcie. Musimy wejść w ten czworokąt DCEF. Co my o nim wiemy? Korzystam teraz z własności takiej, że suma miar kątów w czworokącie, każdym kątów wewnętrznych, wynosi 360 stopni. Więc piszę, że no to jest już dobra, napiszę miarę kąta może już wartościami 90 stopni i ten plus gamma plus beta plus delta to jest 360 stopni. Skorzystam z tego czworokąta i wychodzi, zobaczcie, za deltę podstawiam 90. Mamy, że beta plus gamma to jest 360 minus 180 stopni. Piszemy, co należało udowodnić. W ten sposób. Ok? Że musi wam wyjść teza. Sam koniec. Dobra, moi drodzy, powiedzcie, jak wam się podobało. Dla tych, co zostali, jeśli potrzebna wam jest pomoc, może ja się teraz przełączę na chwilę. Powinno mi być widać zaraz. Nie widać w tej chwili. Już, teraz już widać. Cześć, moi drodzy, mam nadzieję, że trwaliście do tej lekcji.
Powiedzcie, jak wam się podobało. I dla tych, co zostali, dla tych, co wytrwali do końca, mam taką promocję. Jeśli ktoś by was potrzebował lekcji, to każdy do dzisiaj, jeśli się zapiszecie na naszej stronie www.omindu.pl, macie tam formularz zgłoszeniowy na dole. Jeśli zapiszecie się z hasłem NZS, to każdy dostaje z was 3 lekcje po pół godzinki z Afryki. Z czegokolwiek. Matma, fizyka, chemia, biologia, języki angielski, hiszpański. Jeśli tylko potrzebujecie pomocy, to śmiało zapraszam na nasze lekcje, na lekcje z Omindu. Także dajcie znać, jak wam się podobało. Pamiętajcie, że geometrię naprawdę trzeba przycisnąć, bo jest jej dużo na maturze i jest to mega obszerny temat. Pamiętajcie o tych zasadach. Wszędzie szukacie trójkątów, rozpisujecie sobie wzorki na pola. Pamiętajcie o tych różnych wzorach na pola, tak? Rozpisujcie sobie wszelkie zależności trygonometryczne. Jeśli podają ci sinus jakiś tam, to zapisz sobie, że po prostu sinus jest to na przykład a przez c, tak? Jeśli masz podany, to już masz pewien stosunek boków. Także no, myślę, że spokojnie można by jeszcze kilka takich lekcji o samej planimetrii zrobić, ale no, na ten moment starczy już, myślę. Także życzę wam dobrej nocy i jesteśmy w kontakcie. Tak jak powiedziałem, wszyscy z hasłem NZS dostają dzisiaj tylko zniżki, dostają nasze 3 darmowe lekcje po pół godzinki w naszej szkole Omidu. Także dzięki bardzo za tą wspólną lekcję i zapraszam do kontaktu. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, może po prostu następne zadanka będą już właśnie dobrane pod to, czego nie rozumiecie. Dobrze. Tadeusz, chcesz jeszcze zabrać głos? Dziękuję Tobie bardzo, Michał, że poprowadziłeś to spotkanie. Myślę, że było bardzo fajnie. Sama przyjemność. Też tak, bardzo przyjrzyście dla wszystkich. Każdy poszerzył swoją wiedzę z geometrii. Dziękujemy Ci bardzo. Zachęcamy do spróbowania lekcji właśnie w Omindu. Na pewno są to podobni nauczyciele jak Michał, którzy wytłumaczą wam. Obecnie mamy już około 40 korepetytorów, uczymy różnych przedmiotów. Przede wszystkim młoda kadra, sprawdzona. Doskonale się dogadujemy z młodymi. Znamy wasze problemy i tutaj bardzo chętnie wam pomożemy. Także wszystko jest kwestią praktyki. Jeśli czujecie ciśnienie, jeszcze jest to dobrze, raz, a dwa, jeszcze jest dużo czasu, możecie jeszcze naprawdę dużo zrobić, no więc trzeba się spinać i cisnąć tą matę, bo wiecie, jak ona jest teraz ważna, tak? Także życzę wam powodzenia na maturze wszystkim i no, ewentualnie, jeśli ktoś tu jest z egzaminu ósmoklasisty, to też jest mega ważny egzamin, bo dostanie się do ważnego liceum, do dobrego liceum, prawdopodobnie pomoże wam mocno w napisaniu dobrze tej matury, bo będziecie mieć lepszych nauczycieli. Także trzymam za was kciuki, za motywację i za waszą tutaj energię, żebyście, pamiętajcie, ważne jest jeszcze też podejście, tak? Tych zadań musicie naprawdę dużo zrobić, dużo tych zadań musicie przerobić, zwłaszcza z geometrii, żeby zauważyć te wszystkie zależności. Każdą zależność trzeba by przećwiczyć 3 razy, bo dopiero po 3 powtórzeniach zaczynamy łapać schematy i tutaj w planimetrii naprawdę mamy tego dużo, dużo, dużo. Więc klucz to jest robienie dużej ilości zadań. Musicie tą motywację do tego utrzymać. Wiem, że czasem jest ciężko, ale pamiętajcie, chociaż kilka zadań dziennie albo jakiś dłuższa praca w weekend i po prostu jeśli nie zrobicie, jeśli macie teraz, mamy teraz około 60 dni do matury, to jeśli potraktujecie, że uczycie się godzinę dziennie, to macie około 60 godzin. Jeśli uczycie się już ma pół godziny dziennie, nie wszyscy to robią nawet teraz, więc
macie 30 par godzin i to już jest trochę mało przygotowania do matury, jeśli chcesz dobrze napisać. 60 godzin przygotowania to jest jeszcze naprawdę spoko. Możecie jeszcze no, kilka grubych tematów ogarnąć. 60 godzin. Dobrze, także Mateusz, dzięki bardzo za to spotkanie, za zaproszenie i trzymam za was kciuki i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam, cześć. Dzięki bardzo.